Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 1, nie 2, znów chciałem powiedzieć Dying Light 2, ale nie, Dying Light 2 jeszcze nie ma niestety, ale już niedługo, dobra kochani, mieliśmy teraz pójść do Camdena, do tego co widzę, i tak właśnie chyba zrobimy, tylko ja bym chciał jeszcze sobie włączyć nockę, przy okazji sobie oczyścimy już jeden punkt, który jest gdzieś w tamtym miejscu. I myślę, że w następnym odcinku, o ile uda nam się zrobić w tym Camdena, w co wątpię, ale jeżeli się uda zrobić Camdena, to może sobie w następnym odcinku zrobimy takie questy dodatkowe. Sobie polatamy i popatrzymy na resztę. Proszę się nie ruszać. Proszę się również nie ruszać. Tu jest szafa. Sobie przepychamy. Korki włączamy. Weź ty się uspokój to raz. Pyk, włączone. Co tu w ogóle się dzieje? Co tu się dzieje? Ten jak zwykle lata jak Mr. Schmidt. No weź, proszę, przestań. Just stop. No i po co ci to? Po co ci to? Mogłeś po prostu umrzeć i mieć święty spokój. To nie, lepiej nie. Okej, okay, ale tak, dubeltówek się pozbywamy, bo już są nam niepotrzebne. To też nam jest niepotrzebne, tylko nam miejsce zajmuje, więc tym bardziej. Tomahawki, tranki. To też jest nam niepotrzebne. Karabin policyjny, czy nam jest potrzebny? No raczej nie, ale na razie sobie zostawimy w razie czego. I tak, kochani. Dzisiaj chciałbym sobie znaleźć jakiegoś handlarza, kupić sobie jakąś lepszą broń, ponieważ ta broń, którą już w tej chwili mamy, jest niestety useless, a jeżeli mamy walić sobie zombiaki, no to przydałoby się mieć coś w zanadrzu. Więc dobra. Mapa, co tu w ogóle jest? Włącz wodę przy progach kanału. To od razu możemy to pyknąć. Albo nie, nie będziemy tego pykać. Nie będziemy tego pykać jednak. Tu są questy, dobra, przejdźmy sobie tędy. Weźmy sobie... No, co ty robisz? Co ty robisz, Kyle? Co ty robisz? What are you doing? Dobra, przejdźmy... No, przestań mi rodzinę prześladować, Kyle. Dobra. Po lewej stronie. Tu jest przejście. Tu jest kolejne przejście i może przejdziemy właśnie do sklepu w ten sposób. Kyle to jak zwykle sobie lubi życie utrudniać. Dobra, tu jest sklep. O Jezu, siekiera, strzelatka, serio. To złota. Wszystko fajnie, pięknie, ale nas to nie interesuje. 1701, no fajne. Ale nie no. Do karabinu kupmy, do pistoletu nie potrzebujemy. Do strzelby, oj, do strzelby to tak. Aerozole, gazy, kable zasilające. To jest właśnie nasz klimacik. I co? Moglibyśmy coś sprzedać, nie? Gdzie tu jest nasza skrzynka? Zróbmy sobie delikatne porządki w ekwipunku. Co wy na to? Znów z nią możemy gadać? Serio? Wszystkie te dubeltówki. Ciemna maczeta też. ASIR też. Broń Tahira też. Wszystkie karabiny policyjne. To wszystko idziemy sprzedać, cholerę. Panie... Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane, jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? Po drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. Ja myślałem, że ty jesteś handlarz, a ty nie jesteś handlarz. Dobra, sprzedajemy te wszystkie karabiny policyjne.
Sporo kasy z tego wyłapiemy. Wojskowy też. Wszystkie dubeltówki. Ciemna maczeta również. Broń Tahira również. Ognista Esir również. U mnie otwarte całą dobę. Bo nic z tego nie zrobimy. Dobra, następny złom. Następny złomek to będzie karabin wojskowy. Ten pistolet też możemy bez problemu sprzedać. To też, to też, to też, to też, to też, to też. Wszystkie te główienka też możemy posprzedawać. To jest niepotrzebne, nie używamy w ogóle żadnych przedmiotów do rzucania. No więc myślę, że pozbyć się tego to jest bardzo dobry pomysł. Nie do ciebie, do ciebie. Dajemy to, to, to. I wiecie co, ja sprzedam również ten młot, bo on jest bez sensu. Serio, nie walczy mi się w ogóle z nim ani trochę dobrze. Ani trochę, mi się nie podoba ta broń w sumie. Mam otwarte od zwierzchu. Dobra, starczy kasy, mamy sporo. Mamy 103 tysiące, więc jest luz. Weźmy sobie te questy jeszcze przy okazji. Gdzie go znalazłeś? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. Dobra, czyli z tobą już nie musimy rozmawiać na szczęście. Idziemy dalej. Ale tak, tego nie chcemy, chcemy główne zadanie. Chcemy główne zadanko. Tylko jeszcze jest jeden problem taki, że chciałbym odwiedzić sklep, który jest tu. Musimy sobie zrobić jakąś dobrą broń do walki wręcz. Bo ta jest słaba, ta jest naprawdę słaba. Tędy nie przejdziemy, chyba że przeskoczymy w ten sposób. Pyk, parkour. Pyk, parkour. Lecimy do przodu, kochani. Lecimy do przodu. Bo chwila, bo mi się porąbały kierunki, jak zwykle. Ło. To było niespodziewane i nieoczekiwane z mojej strony. W ogóle mamy zrzut jeszcze do dostarczenia. Mamy zrzucik, ale to już potem, jak będziemy robić questy poboczne, bo ja znam swoje, że tak powiem, umiejętności i wiem, że zaraz się spieprzę, zaraz coś zrobię, zginę, stratę całe expy. To byłoby bez sensu. To mu nie musimy gadać. Tu również nie musimy gadać, ale to był sklep, to był fajny sklepik. Chcesz ubić interes? Chcę ubić interes, tylko daj mi coś fajnego. Kurde, nie masz nic, naprawdę. Tam shit. A mi masz amunicję do strzelby. Przynajmniej to. Puszka, chemikalia, to się przydaje zawsze. A reszta, no niestety. Bez rewelacji. Słyszałeś tę głośną muzykę? Ktoś ją włączył celowo. Ciekawe po co? Ten gość chyba chce umrzeć. Być może, być może. Nie nam to oceniać, przyjacielu, nie nam to oceniać. Kurde, tylko tak, jak pogadamy ze Spike'iem, to oddamy tak jakby zrzut, więc to jest zły pomysł. Niestety ten typ też nie miał nic fajnego na sprzedaż. Niestety nie. I tak, czy tu jest jakiś jeszcze sklep? Nie ma żadnego sklepu, bo sobie go nie odblokowaliśmy. Jest tutaj, ale tutaj nie musimy iść. Musimy iść tu. Musimy iść tu. No to Stare Miasto nie jest duże, nie? Taka mała klitka. No dobra, to idziemy. Idziemy do głównego questa. Trudno, jakoś się przemęczymy z tą bronią. Mam dosyć sporo amunicji do karabinu. I pewnie nie mam karabinu w ogóle, prawda? Oczywiście, że nie mam karabinu. Ja to jestem kurde udany. Ja to jestem udany jak nie wiem. Tam są raisy. O, fuck. Nie chciałem tego zrobić w ten sposób. Chciałem poczekać, aż raisy wytłuką. Ale widzę, że tak się nie da. Chciałem dokładniej wziąć to.
człowieku, grałem w Gunza. Ja wiem, co to znaczy strzelać. To dobrze strzelać. Tylko żeby one tu nie wlazły, bo pamiętam, że kiedyś był taki bug, że... To ja, nazywam się Crane. Niech pan zjedzie windą na najniższe piętro. Jasne. Pamiętam, że właśnie tutaj był kiedyś taki bug, że ze znajomymi jak graliśmy w koopie, żeby te zombiaki tak tutaj tłukliśmy, a w jednej chwili po prostu te zombiaki zaczęły wchodzić tam do środka. I już wtedy nie było tak ciekawie. No i właśnie chciałem po prostu ten karabin sobie zdobyć od tych ludzi Reisa. Jak widać się udało. Więc już nie mam sobie tego za złe, że nie wziąłem karabinu. Dzięki badaniom Zira, dr Camden będzie naprawdę miał szansę opracowania leku. I naprawdę, moi drodzy, już się powoli zbliżamy do końca, do Enclave'a. Byliśmy tak podekscytowani szansą zbadania wirusa Haran. Nie mówiąc o tym, że dostawaliśmy od GRE niezłe pieniądze. Przy okazji, jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i wyłączyły. No, otwórz się. No, to lecimy do środka tego pierdzielnika. Słyszę, że nie ma mi pan za złe tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. Wyluzuj, koleś, wyluzuj, damy radę. To jest zbita szyba? Nie jest zbita szyba. Kyle, przestań się wygłupiać. Przestań się bawić w małpę. Woda cię powinna ugasić. Dobra, zrobimy kamuflażu. Tu widzę, że może być problem. Z tymi panami. Drzwi prowadzące na główny korytarz można otworzyć tylko ręcznie. Musi pan dotrzeć do biura ochrony i użyć przełącznika. Już lecę. Tu też jest pan. Dobra, ale jego nie chcę jeszcze zabijać, bo będzie to nasza taka jakby odskocznia, dzięki której będziemy mogli wejść sobie dalej. Serio, dawno nie było notatek. Ja je non stop pomijam. To może być prawda. To może być prawda, że ja omijam cały czas te nasze notatki. Chłopie, daj sobie spokój. Ja tylko potrzebuję, żeby się za ciebie przebrać. Nie chcę z tobą walczyć, nie wiadomo jak. No, możemy się tak pobawić w kółko. Nie ma problemu. O, chyba pan nie żyjesz, co? Wiem, ogień. Boli, trudno. Skakujemy do szybu. Będą jakieś szczurki? Tam chyba coś było. Chyba coś tam było. Naprawmy sobie tą broń, bo ona jest już prawie czy na skraju wytrzymałości. Kurde, nic tu nie ma. Dawać mi notatki. Ja chcę notatki. Karta magnetyczna i notatki? Otwórz zamki w drzwiach. Nie, to nie są notatki. To jest kosz na śmieci i wytrychy. Otwarte. Dobrze, teraz proszę iść głównym korytarzem. Laboratorium jest po lewej. Gdy wybuchła epidemia, razem z doktorem Zirem zostałem w strefie objętej kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Rais we własnej osobie. To im wyszło, nie ma co. Oj no. Był po prostu innym człowiekiem, no. Może dopiero teraz mu odwaliła palma, tego nie wiesz. Nie oceniaj książki po okładce, przyjacielu. O, tam to się dzieje. O kurde. Ale tam jest impreza. Ten to w ogóle nie wiem, co on robi. Tutaj to w ogóle naprawdę nie wiem, co oni robią. Szukajmy to. Tam już coś wielkiego jest. Tu zaraz chyba rypnie, co? To zaraz rypnie ewidentnie. Dobrze, jedyna droga do laboratorium prowadzi przez salę odkażania. Wejście jest po prawej. Gdy jednak
jednak zmarł brat Raisa, rozpętało ziejstne piekło. Rais zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. O, nawet mnie to nie dziwi. Poczucie straty i tym podobne. Aczkolwiek widać, że Rais już wcześniej jakieś miał skłonności właśnie psychopatyczne. Pytanie, co to właśnie spowodowało? Aby otworzyć drzwi, musi pan przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania, czyli trzeba zająć się generatorami. No dobrze, przepraszam. Jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Zajmę się tym. Zir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE, człowieka podobnego do pana. Kurde, czemu to znaczy? Agent, który nam pomagał, miał się ewakuować wraz z nami. Ale skoro obaj z Zirem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonych z tej części budynku, bo nie miałem po co tam wchodzić. No dobra, tylko co my musimy zrobić? Gdzieś po drodze rozdzieliliśmy się, ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. No i nie miałem innego wyjścia, jak pracować nad lekiem. Uwaga, otwieram drzwi. No. Szczerze powiedziawszy, byłem pewny, że te zombiaki są sztuczne. Ale widać, że nie. Już starczy, nie żyjecie. No dobra, tylko po co ty nam kazałeś tutaj wejść, co? Po co? A, po to, dobra, nieważne. Wszystko się wyjaśniło. Not today, bitch. Albo dobra, może nie. Może nie trzeba. No nadal nie widzę żadnych notatek i to mnie bardzo irytuje, bo ja lubię te notatki, lubię się tam dowiadywać o tym całym lore w Dying Light, ale widzę, że gra nas tym nie rozpieszcza. Gra nas w ogóle tym nie rozpieszcza. Żadnych notatek tutaj nie było, nie ma i nie będzie. Weź się uspokój. Po co ci to było? Raz. Uspokój się. Uspokój się po raz drugi. Dobra. Niech teraz będzie w końcu ekran na normalny kolor. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest 18 minut nagrania. Ja zdążę to przejść, wątpię. Co tu jest? Nic tu nie ma. Czyli idziemy standardem. Idziemy tą drogą, którą nam kazał. No, tylko tutaj był duży mamut. Duzi pan. Ja cię i tak wytłukę na wszelki wypadek. Ty potem nie mieć z sobą problemów. Ej, cyk. Ej, no problem. I co, mamy tu iść? Naprawdę? Nic, tu nic, czyli tu. Czyli idziemy tu. Nadal nie możesz się wyprostować? Serio? Zombiaki tam łażą. To jest skrzynia. Pyk. Kyle jak zwykle udaje małpkę, bo lubi. Kyle małpka. Dlaczego mnie to nie dziwi? O, umrzesz czy nie umrzesz? O kurde, przesadziłem trochę. Cyk z karabinku, cyk, umieraj. Kurde, twardy łeb masz. Bardzo twardy łeb masz. Dobra, umarł.
umarł i nie żyje. Jerzy umarł. Jestem pewny, że on by wstał. Oj, tam druga walnie. No. To mówią, jebło to jebło, na co drążyć temat. Dobrze, już dziękujemy. Tu ta skrzynka na propsie. Tu otwieramy sobie, żeby mieć wreje czego przejście. Całkowicie otwierać ich nie musimy. Też wstaniesz. To jestem pewny. Dobra, no to tak. Ty też wstajesz. Otworzymy tą skrzynkę jeszcze na zaś. W ogóle zrobiłem sobie delikatny zapas właśnie z Dying Light'a. Będę miał spokój z tej gry już na jakiś czas. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Tam były zombiaki. Tu jest zamknięte, tu jest zamknięte. Poszło, poszło. Teraz proszę z powrotem do sali odkażania. Chyba podejrzewam, że nawet gdyby Zir mógł opuścić strefę kwarantanny, nie zrobiłby tego. Tak jak ten agent czuł silną potrzebę pomagania ludziom. Jaki agent? Czemu nam tego nie wyjaśnicie, gnoje? Dobra. A, barany nie przejdą. Barany, barany, ale wiecie co? Kurde, korci. Korci, korci, korci. Korci. No, co nie wypał? Teraz wypał. Teraz wypaliło. Jak chciało, to wypaliło. Dobra, idziemy do sali odkażania w końcu. To było gdzieś tu, prawda? Jak to było tu? Zamknijmy sobie. Pa, pa! Chociaż wiecie co, nie rozumiem, jakim cudem to je zabija, skoro... Wow. Co to walnęło? Co mi tu HP zabiera? Halo? Gro? Proszę sobie cyrków nie robić. No, już? Już. Doskonale, teraz może pan wyjść. Skoro te zombiaki w sumie nie oddychają, więc dlaczego je to zabiło? Tego nie mogę zrozumieć. Tego nie mogę zrozumieć. To są jednostki martwe teoretycznie. Więc dlaczego one tutaj żyły? Żadnych tutaj notatek nie widzę, więc idziemy dalej. To wjeżdżam. Cray, jak miło ścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już moment. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówi? Hej! To on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję.
Skontaktuję się. Okej. Okay. Daliśmy próbki Kandemowi. Tylko czy tu są jakieś notatki? Proszę, nie będą notatki, chcę poczytać. Dawno nie czytałem. Prawdę, nic. No, chamstwo w państwie. Ale ty widzę, że jeden z artykułów to kolega ma. No ale dobra, nie ma notatek niestety, nie ma notatek. Skontaktuj się z GRE. To sobie długo pogadaliśmy. Wyłazimy z tego pierdzielnika. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, nawet chyba nam się uda to zrobić z tym Camdemem, wiecie? Chyba nam się udało. Z 26 minut nagrania. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir, i twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Właśnie, tylko resztę zapisków ma niestety Raiz. Panie Crane, muszę powtórzyć. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi traniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Okej, ale czy my przypadkiem nie wbiliśmy jakiegoś poziomu? A niestety nie. Jeżeli chodzi o nasze bronie, również jesteśmy bardzo, bardzo w tyle. No dobra, ale... musimy skontaktować się z GRE, tylko jak my teraz wyjdziemy stąd, to ja nie wiem. A, w taki sposób wystarczy. No, 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 Kyle. Atakuj. Nie opierdzielaj się, stary, nie opierdzielaj się, lecimy. Książkę sobie otwórz, tak, bo ty lubisz książki otwierać. I lecimy dalej. Lecimy dalej. O, oh, fuck. O, pewnie, pewnie. Nie ma gdzie skoczyć. Ej, no, bez jaj, halo! Jezu, jak ta gra jest czasem zbugowana. Powiedzcie mi, że teraz umarłem z własnej winy. Nie umarłem z własnej winy. Pierwszy raz mnie zabił, kurde, koszmar. Pierwszy raz. Pierwszy raz zabił mnie koszmar, ale dobra, zobaczmy do sklepu jeszcze. Chcesz mieć interes? Masz coś ciekawego? Gówno masz, nic ciekawego nie ma. Aj, a ta maczeta? 700, no tak średnio. Pioletowo bym wolał. Ale naprawdę, czy ja teraz umarłem z własnej winy? Nie sądzę, nie sądzę. Jak widać, gra twierdzi inaczej. Pierwszy raz zabił nas koszmar. Bardzo mi z tego powodu przykro. Bo nie sądzę, żeby to była moja wina. Serio, musisz wejść aż na samą górę, żeby skontaktować się z GRE? Stary. Dobra, jak wolisz, możemy wejść. Toksyczny porościk. Coś tu jest? Już chyba zebraliśmy flagę. Chyba tam już dalej wejścia nie ma, nie ma. Opa. Troy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GRE. A co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia później, Troy. To Crane, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Raiz, gdzie jesteś? Tam, gdzie powinienem być, na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, robicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie, nie, nie. Nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GRE. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem.
Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Dobra, kochani, czyli udało nam się skończyć wątek Zira i Camdena. No i co, mamy 92% fabuły, czyli zostało nam tylko tak naprawdę stawić czoło z Raisem na szczycie wieży. Stawić czoło Raisowi, nie trzeba stawić czoło z Raisem. Boże, co ja gadam? Nie wiem, co ja gadam. Tak więc następny odcinek to już właśnie odcinek z questów pobocznych. Czyścimy wszystko jak leci. Czyściusieńko, robimy na 100%. Zbieramy wszystkie właśnie te zrzuty, niezrzuty. No i kochani, potem wracamy jeszcze do Starego Miasta, więc zobaczymy niestety finał dopiero za jakiś czas. Tak więc pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o stronie spookyshero.pl, o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Boże, ile ja tego już mam, tych wiadomości dla was. Po prostu, może teraz będę mówił po prostu, że macie informacje w opisie co do Discorda i tak dalej. O, tak będzie chyba najlepiej. Dobra, kochani. Grał do was Shiro, trzymajcie się, miłego wieczorku, dnia, czy tam jakiej godziny teraz jesteście. No to w ogóle nie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Grał do was Shiro raz jeszcze. Hej, hej.